Albanii jesteśmy po raz drugi. Za pierwszym razem zobaczyliśmy typowo turystyczne miejsca: Shkodrę, Durres, Elbasan, Berat, Sarandę, Ksamil, Butrint, Niebieskie Oko oraz trochę mniej turystyczne: Przełęcz Logara, Park Divjake, Kanion Osum i jeszcze nie tak popularne Tet. Tym razem skupiliśmy się na nieco trudniejszych destynacjach. Po noclegu na znanym nam kempingu Sunrise w miejscowości Struga nad Jeziorem Ochryckim, który zdecydowanie polecamy, pojechaliśmy nad dużo dziksze jezioro Prespa już na terytorium Albanii według współrzędnych z kanału Pcham do Przodu. Pozdrawiamy Was. A oto nasza trasa podróży. Z powstaniem nazwy jeziora związana jest legenda. Legenda głosi, że Samuil miał córkę Prespanę, która mieszkała w wiosce Karef Dwor. Słynęła ona z niebywałej urody, inteligencji i odwagi. Gdy dowiedział się o niej car Wasilii, to od razu chciał się z nią ożenić. Poszedł więc poprosić Prespanę o rękę. Dziewczyna, gdy tylko o tym usłyszała, postanowiła utopić się w jeziorze. Od tego czasu jezioro nazywane jest jej imieniem. Jezioro ma długość 30 km i szerokość 17 km, a w najgłębszym miejscu udokumentowano 60 metrów. Znajduje się ono na wysokości 853 metry nad poziomem morza i jest to jedno z najczystszych jezior na świecie. Woda jest czysta, latem osiąga temperaturę 24-28 stopni. Na tafli jeziora stykają się granice trzech państw: Macedonii Północnej, Albanii i Grecji. O ile Jezioro Ochryckie jest wpisane na listę UNESCO, o tyle region Jeziora Prespańskiego został wpisany w 2002 roku na listę 7 sanktuariów ziemi. We'll be right back.
bo wtedy ona się może bać. Kurde, ja bym chciał tą mamusię spróbować pogłaskać. No to próbuj. Tylko tak wiesz, nie czubków palców jej nie dawaj. Nie od góry tak, tylko o właśnie. Pietuca. No właśnie, on tylko jednym. To co, idziemy chłopaki? No to chodźcie, tylko ominiemy. No to cześć, cześć usiołki. W tej knajpie właśnie jest taka mała hodowla strąga i dużo ludzi zamawia tutaj właśnie taką rybkę na talerzu. Red Hill Totovers, tak to się jakoś nazywa po albańsku, i tak nas naszło, czytaliśmy w przewodniku, że jest tutaj fajna góra, na którą prowadzi taka trasa offroadowa. Góra się nazywa Kokojka, ma 1553 metry. No i tak jechało, w pewnym momencie z takiej drogi asfaltowej trzeba było zjechać na szutrową. Wtedy było jeszcze jakieś tam 53 km. Z tych 53 ujechaliśmy z 15, przejechaliśmy taką ostatnią miejscowość. No i nagle zrobił się problem, bo to już był taki dosyć porządny offroad. Baliśmy się, że zgubimy kapsułę z naszego pick-upa, no i niestety z wielkim bólem, ale poniechaliśmy tej wycieczki, więc wracamy na główną trasę, dojedziemy do niej za pół godziny, no i jedziemy w stronę tych ciepłych źródeł geotermalnych i w wąwozu Lengarica. Tak, to jest plan na najbliższe. Już chyba nie dzisiaj, tylko bardziej na jutro. A pójdziemy jeszcze kawałek i będziemy szukać jakiegoś miejsca fajnego, noclegowego. Kurde, chyba mi się rozmawiać. Nie, dobra, nie się. Tyle. Coś chcesz dodać, Wojtek? Jestem w takiej rzece. I tam jest trochę głębiej, ale... Bardzo tak dużo tutaj takich małych, fajnych rybek pływa. Piesek jest jak zwykle w swoim żywiole. Mówi, jestem szczęśliwy, dawajcie te rybki, gdzie one są, ja chcę pływać. Czekaj. O, tu jest trochę takiej głębszej wody. A nad nami jest taki urokliwy mostek, który prowadzi właściwie donikąd. Ze skały wychodzi. Dobra, lepiej nie. Dobra, o, patrzcie, jak fajnie widać to oczko wody. Patrzcie, jak tam głębokie jest. O, i rybki tam widać. Tak, co? Pełno. Idealny kawałek.
Dobry. Dzień dobry. Po polsku, dzień dobry. My na kokoje jechali, ale o i my. No to nic się dla, nie do dla. Co nie do dla? No, na kokoj autem. Nie, dla. Co nie do maj. No, ale za trudno, trudno, nie dojedziemy, wracamy. To kto jest prawszy? No. A ma to jednego ma. A. Nie lubi. Albania bardzo ładna, podoba nam się. Piękna Albania. Łapę mamy ci. Na to wydaje łapa. Dzień, dzień. Nie rozumiem. Szelena. To mira. Miru paszy. Szelena, miru paszy. Nie patrz, bo jesteś tak blisko. Kurde, pogłaskałbym sobie konika. A to są osiołki. Tylko, że ja nie wiem, co to za jezioro. No to przecież gdzieś po drodze znaleźliśmy jakieś jezioro. A że godzina była już późna, to patrz kajaki, patrz tam. O, widzisz. Może jednak na mapę spojrzę. Spytaj się mnie, co robisz, mężu? Co robisz, mężu? Nagrywasz już? Tak. No to ja. Ale to dobra, dobra, żartowałam. Już dawno nagrywam. Mężu, co robisz? Zbieram opał. Będziemy palić pierwsze ognisko na wyjeździe. O kurde, kupa mi ucieka. To jest nasz opał. Gdzieś to na filmach widzieliśmy, że w Afryce to wykorzystują takie rzeczy na zamiast opału, nie? Bo akurat drzew brakuje. My tutaj drzew trochę mamy. Już patyki się zaczęły zbierać. Ale chcemy takich pradawnych sposobów jakby wypróbować. Zobaczymy, czy kiełbaski smażone na takim ognisku będą równie wyśmienite jak zawsze. Kiełbaski chcesz robić? A co? Nie wiem. No mamy jeszcze dużo kiełbasek i... Będzie nienaładowany i nie damy rady. Co chcesz ładować? Drona. Z życia obozowego. No, takie warunki i tyle, no. Mi tam jakie, pasuje. Jakie warunki? Złe masz warunki? Ja mam dobre warunki. Właśnie zmieniam kolor, odświeżam. Odświeżam kolor na paznokciach. Jesteśmy nad mega czyściutkim jeziorkiem. Niedużym. Znalezionym po drodze, jadąc do tych ciepłych źródeł i kanionu Lengerica. Tak. Jedynie co, to mamy tutaj krowie placki, ale takie rzeczy nam nie przeszkadzają. Mamy też łopatki. Nikt nam nie przeszkadzał podczas snu, czy tam wieczorem, mimo że domki są niedaleko. Mamy takie łopatki do kopania przez dzieci na plaży i wykorzystujemy też czasami do małych porządków na w miejscu obozowania, na przykład pozbieranie tych kubek tutaj. Piesek jest jak zwykle w swoim żywiole, tylko pływać. Wychodzi na plażę, panieruje się tutaj w tych wszystkich takich tutaj igiełkach, patyczkach. No i wygląda coraz gorzej. Coraz bardziej taki jest właśnie skudlony. Starszy syn udaje inteligenta. Dopiero się douczaliśmy o dyktatorze Hodży, który rządził tutaj przez 40 lat i chciał wybudować milion bunkrów. Doniesienia mówią o 500, 700 tysiącach tych bunkrów.
Także właściwie każdy mieszkaniec tego kraju mógłby sobie znaleźć jakieś bezpieczne miejsce na czas wojny. Dyktator ten miał po prostu hopla na punkcie bezpieczeństwa. Uważał, że żyje w najlepszym kraju na świecie i wszyscy będą chcieli mu go zabrać. Dlatego wybudował tyle tych bunkrów, które są tutaj niemal wszędzie. Nawet mamy z dziećmi taką zabawę, kto pierwszy zobaczy bunkier, ten dostaje kole. Ale nikt jeszcze nie dostał. Jak nie dostał? A w restauracji tej takiej pięknej, co wczoraj? A ja zobaczyłem ze 4 bunkry razem, ale nie dostałem 4 kol, tylko jedną Pepsi, bo to jest Pepsi, a nie kola. No, zgadza się. Ja zobaczyłem z 7 bunkrów, więc ja od razu sobie 2-litrowe piwo kupię za to. Sobie kupisz, a dzieciom koli nie kupisz. No to jest właśnie dyktatura. Taka. Ale ja chcę być dyktatorem. To... Nie będziesz. Co wolne w wojewodzie, to nie tobie zbrodzie. Ale gdyby ta historia Albanii spodobała się naszym dzieciom, to ciekawiło ich. Tak, jeszcze tato opowie coś o Chodzi. A co ja mogę opowiedzieć? No pół strony w przewodniku jest napisane, to tyle dzieciom wyjaśniłem. Mieliśmy też wykład, jak się dochodzi właśnie do takiej władzy absolutnej. Też na podstawie władców rosyjskich. No, a co, wracając jeszcze do słynnego Chodzi, bo jesteśmy wszak w Albanii, to na przykład... Ludzie prywatni nie mogli tu mieć w ogóle samochodów. Samochody mogli mieć tylko tam jacyś bliscy politycy Chodzi. Dlatego jak po 40 latach dyktatury nagle ludzie dorwali się do samochodów, wszyscy kupili sobie tutaj Mercedesy, co widać do dziś na ulicach. I po prostu uważali, że Mercedes jest szczytem luksusu i tak do dzisiaj uważa tutaj wielu ludzi. Jak w ogóle się wam, chłopaki, podoba Albania? Jest fajna. Mi się podoba bardzo. Polecam. Wiecie co, po prostu czujemy tutaj taką wolność. Jest nam tu dobrze, pomimo, że jest gdzieniegdzie dużo śmieci, drogi są no raczej kiepskie, zdecydowanie odstają tutaj od naszych standardów. Ale tak, w parkach narodowych wolno nam jest spać, wolno sobie palić ognisko, ludzie są życzliwi. Na ulicach jest bardzo dziwny ruch drogowy, że właściwie często się zatrzymuje ktoś na środku ulicy, idzie sobie do sklepu, ma wszystko gdzieś. Nas to na początku irytowało, troszeczkę się przyzwyczajamy do tego. Ale to podczas pierwszego przyjazdu tam nas zirytowało. Tak, teraz... ale też czasami mówisz, trąbnij na niego, trąbnij, a ja mówię, dziewczyno, tutaj się nie trąbi, tutaj wszyscy żyją w innym trybie. Oni na nas nie trąbią, jak robimy coś głupiego. My na nich nie trąbimy i musimy się troszeczkę dostosowywać do kraju, gdzie jesteśmy. A ty co, Wojtek? Jak? Z czego tu jesteś zadowolony? Z tego, że w prawie każdym noclegu się kąpiemy. Tak, właśnie. Często w takich, powiedzmy w cudzysłowie, cywilizowanych krajach jest problem z jakimś fajnym miejscem na dziko, zwłaszcza nad wodą. Nad wodą zawsze jest najtrudniej. Tutaj każdy nocleg praktycznie mamy nad wodą. Jedynie co to właśnie obawiamy się tutaj tych takich wsiowych psów. Przychodzą do nas tak co pół godzinki odwiedzają, przeganiamy ich, kontrolują nas. Czasem jakiś gospodarz łypie się tak za drzewa, co my tu robimy i skąd my jesteśmy. Ale my nie przeszkadzamy nikomu, oni też nam. Kończymy, bo przydługo się robi. No dobra, wychodźcie stąd.
widzieliśmy już dużo bunkrów w Albanii. Teraz postanowiliśmy po drodze, akurat zobaczyliśmy grupę tych bunkrów, postanowiliśmy podjechać. Część z tych bunkrów jest normalnie na podwórzach wiejskich. Może są nawet używane jako jakieś kurniki. Tutaj część jest ogrodzonych, więc nawet nie mamy dostępu do nich. Ten jeden tutaj jest taki, powiedzmy, dostępny. Są jakieś takie super masywne betonowe drzwi. Z tamtej strony próbowałem, nawet nie drgnęły. Tutaj widzimy, że jest jakaś taka kuteczka założona. Widocznie dało się chyba to otworzyć. Tak to wygląda. Obok pasą się koniki, też często z takimi drewnianymi siodłami. O, tam patrzcie, ile tam jest jeszcze bunkrów. O, faktycznie. Także zarobiłem na kolejne 3 Pepsi. Tam jakiś kościółek taki ładny z kamienia. Jesteśmy koło, to jest chyba miejscowość Leskovik, bo tam właśnie widać taki znak, że się kończy ta miejscowość. Dosyć duża ta miejscowość, bo są nawet takie bloki kilkupiętrowe. Po drodze też, bo cały czas jedziemy taką górską, krętą drogą, cały czas widzimy mnóstwo opuszczonych, zaniedbanych stacji benzynowych, niedziałających już od dawna, z powybijanymi szybami, pełno jakichś takich hal zniszczonych, nieużywanych. Tak jakby dużo rzeczy zostało tu po prostu takich porzuconych i zostawionych w naturze.
Pomogą! Bardzo mi się podoba tutaj w tym miejscu. Jest to wąwóz Lęgarica. Czasem się idzie w słońcu, ale jest też sporo miejsc w cieniu. Cały czas można tutaj sobie znaleźć miejsce, gdzie jest głębsza woda, zamoczyć się. Pięknie, rewelacyjne miejsce. Bardzo polecam. Jeżeli jesteście w Albanii, przyjedźcie do tego miejsca. Czasem słońce, czasem cień. Połowę trasy się idzie po lądzie, po kamieniach, połowę się idzie po rzece, tak no, średnio po kolana. Dzieci mają po prostu zabawę cały czas. Dzieci się wam nie przegrzeją, bo co? Ale właściwie... też się dzieci nie utopią, nie jest na tyle głęboko, przynajmniej o tej porze roku, jesteśmy w końcu sierpnia. Nie, jedynie co, to koniecznie jakieś buty takie do chodzenia po wodzie. Nie. Po prostu będzie wam po prostu wygodniej iść. Koniecznie, bo no, trzeba uważać, żeby sobie po prostu kostki nie skręcić. Poza tym no, nie jest to wymagająca trasa, tylko trzeba po prostu no, odpowiednio wybierać kamienie, na których się stanie. Wojtek, o co tu chodzi? Czego śmierdzi? Opowiedz o tym. Tu jest ciarka. Właściwie właśnie jajka gotowało, no bo pachnie jajkiem. Wali sandałem. Wali jajkiem. Albo wali sandałem. A naprawdę, tu jest jakaś ciarka i ta woda jest podobna. I sandał jest tak pod wodą. Jest podobno jakaś leśnicza, to jest woda. Stoisz? Kurde, buty mi się... Ty, chyba mi się... A, rozkleiły mi się. Dopłyń. Ale kościół, ty masz płynąć. To jeszcze raz. No to jeszcze raz, to tutaj już masz dno. Dno. Wiedzę, co robisz tak i masz pod sobą, to teraz wtedy oddychasz, nie? Pomachajcie!